ten spor ponad podziałami społecznych barier, element integracyjny znalazł się na podium. Wiceprezes Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Tomasz Maruszewski, panie prezesie, to jest także forma docenienia przez kibiców, tych najważniejszych dla nas ludzi, osób, sportu, osób niepełnosprawnych. Element integracyjny dla kibiców jest bardzo po prostu ważny. Oczywiście witam Państwa bardzo serdecznie, bardzo się cieszymy, że możemy prawie że od początku współpracować z Fundacją Kamili Skolimowskiej przy organizacji tych pięknych memoriałów i zawsze towarzyszą tym memoriałom też sportowcy niepełnosprawni. Oni są bardzo, bardzo wzruszeni każdorazową możliwością uczestniczenia w tym wydarzeniu, oglądaniu i nawet przybijaniu piątek z mistrzami olimpijskimi, mistrzami świata, no wielkimi tego sportu. Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych nie tylko wspiera sport niepełnosprawnych, ale również zależy nam na tym, żeby problematyka niepełnosprawności docierała do największej ilości naszego społeczeństwa. I jak słyszymy dzisiejsze, pierwszy raz to usłyszałem, że to jest taki cykl, no to oczywiście dotarcie z problematyką niepełnosprawności będzie jeszcze większe i z tego się bardzo, bardzo cieszymy, bo ludzie, kiedy widzą wysiłek, zaangażowanie tych niepełnosprawnych, którzy zmagają się ze swoimi ograniczeniami, a mimo wszystko podejmują ten trud, bo przecież ten start to jest tylko zwieńczenie, a tak to trzeba pracować, trenować i te wszystkie działania my jako Państwowy Fundusz wspieramy. W tym roku, pomimo tej pandemii, prawie 40 milionów złotych na te działania sportowe, sportowców niepełnosprawnych przeznaczamy. Bardzo się cieszymy, że możemy po raz kolejny uczestniczyć w tym wydarzeniu. Tomasz Maruszewski, wiceprezes PFRON-u, a zatem sport paraolimpijski.